Cześć, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. W końcu mamy wiosnę i powoli przenosimy się z ogródków parapetowych do tych na świeżym powietrzu. Dzisiaj opowiem Wam o pełnych uroku jaskrach azjatyckich i o tym, co zrobić, by zakwitły szybciej. Przygotuj sobie coś ciepłego do picia i zapraszam do oglądania. Jaskier azjatycki to niewysoka, czarująca bylina, którą z pewnością warto mieć w swoim ogrodzie. Występuje ona w wielu kolorach, a jej pełne kwiatki bardzo przypominają różyczki. Dzisiaj przedstawię Wam najważniejsze informacje na jego temat, pokażę Wam, jak przygotować go do sadzenia i zdradzę Wam sekretny trik, który przyspieszy jego kwitnienie nawet o 3 tygodnie. A co z ciekawostkami? Oczywiście. Będą i ciekawostki. Zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Wiosna to czas, kiedy nasze ogrody w końcu nabierają rumieńców i pojawiają się w nim pierwsze kolory. Niczym malarz malujący obraz, dodajemy kolejne barwy na naszym ogrodowym płótnie. Tyle, że zamiast pędzla w ręku mamy łopatkę, a zamiast farb na naszej palecie mamy rozsady roślin. Ogrody w mieście zazwyczaj są niewielkie i warto dobrze przemyśleć, jakimi roślinami chcemy je kolorować. Tu po prostu nie mamy miejsca na pomyłki. Jaskry azjatyckie wybrałam ze względu na ich porę kwitnienia. Kwitną one już od maja do lipca, a te zakupione w sklepach kwitną już od marca. Występują one zarówno jako kwiaty jednobarwne, jak i wielobarwne, zarówno w kolorach jaskrawych, jak i delikatnych odcieniach pasteli. Ich paleta barw jest naprawdę bardzo szeroka i chętnie ścinane są do wazonów, w których potrafią cieszyć nas kolorem przez około 7 dni. Kwiaty są pełne, a ilość ich płatków wydaje się nieskończona. Ale zdradzę Wam ciekawostkę, nie musicie liczyć ich ręcznie. Ktoś już to przed nami zrobił i każdy kwiat posiada od 100 do 130 płatków. Więc sprawdzanie na nim kocha, nie kocha zajęłoby Wam sporo czasu. Po jaskry azjatyckie chętnie sięgają również miłośnicy piwoni, właśnie ze względu na ich pełne kwiaty, tyle że jaskry są dużo, dużo mniejsze i nie przyciągają mrówek jak piwonie, a kwiaciarki chętnie używają ich do wiązanek ślubnych. Obiecałam Wam ciekawostki, więc czas na kolejną z nich. W języku łacińskim jaskier azjatycki to ranunculus. Nazwa ta składa się z dwóch słów: rana, które oznacza żaba, i unculus, który znaczy mało, czyli ranunculus to po prostu mała żabka. Skąd taka nazwa? Ponieważ roślina ta została odkryta wczesną wiosną w Azji, gdzie kwitła wzdłuż strumyków w towarzystwie małych wiosennych żabek. Jaskier azjatycki pochodzi z terenów śródziemnomorskich, gdzie zimy są łagodne. Jednak w naszym klimacie zimy są dla niego zbyt surowe i właśnie dlatego wykopujemy go jesienią, przechowujemy go całą zimę tak jak dalie, a ponownie wsadzamy go do gruntu dopiero po przymrozkach. Ale dzisiaj opowiem Wam o tym, co zrobić, by kwitły szybciej. A jeśli chcecie poznać więcej trików i ciekawostek na temat roślin, zapraszam do subskrypcji. Dobrze. To teraz przechodzimy już do części technicznej dzisiejszego odcinka. Przygotowanie bulw do sadzenia. Jak widzicie, bulwy jaskrów przypominają kształtem bulwy dali, tyle że są od nich dużo, dużo mniejsze. Część osób wysadza je bezpośrednio do gruntu czy do nic na balkonach, ale obiecałam Wam trik przyspieszający kwitnienie, więc oto i on. Mam tu przygotowaną mieszankę jaskrów azjatyckich, które poddamy procesowi namaczania. Wszystkie przygotowane małe bulwy wrzucamy do pojemnika. Ja akurat przygotowałam sobie tutaj szklaną miseczkę. I zalewamy to wszystko zimną wodą. Zalewamy to tak, by były one całkowicie zanurzone, a nawet
Tej wody powinno być troszkę więcej i w taki sposób pozostawiamy jaskrę na 8 godzin. To właśnie dzięki namaczaniu przyspieszamy okres wegetacji naszych malutkich jaskierków. Jak widzicie, nasze jaskry już się napiły i ich rozmiary są już nieco większe. Tu widać wyraźnie bulwa przed namaczaniem i bulwa po namaczaniu. Teraz zabieramy się za sadzenie. Część osób po namaczaniu od razu przesadza je do doniczek lub miejsca docelowego w gruncie, ale ja mam nieco inny sposób i wszystkie bulwy umieszczam w jednym pojemniku z niewielką ilością wilgotnej ziemi. Układam w niej nasze jaskry pazurkami w dół. Następnie przysypuję niewielką ilością wilgotnej ziemi. Leciutko dociskam, ale bardzo delikatnie, ponieważ te właśnie pazurki są dosyć kruche i łatwo je można uszkodzić. Taki pojemnik odstawiam na 2 tygodnie do pomieszczenia, gdzie jest około 15 stopni. Tu bardzo ważna uwaga, przez ten czas nie podlewamy ziemi. A tak wyglądają nasze roślinki po 2 tygodniach. Jak widzicie, nie wszystkie puszczają jednocześnie listki, dlatego wybieram tylko te z listkami i przesadzam je do małych pojemników, a resztę pozostawiam. I jeśli ziemia jest całkowicie sucha, to tylko ją zraszam. Pozostałe roślinki potrzebują jeszcze kilku dni i kiedy będą już gotowe, przesadzę je również do pojemników. Gdybym zostawiła je wszystkie razem, to te z listkami by zwiędły, ponieważ one teraz potrzebują wody. A gdybym zaczęła podlewać, to te bez listków byłyby narażone na różne choroby grzybowe, bo one jeszcze nie potrzebują tyle wody. Dlatego właśnie podchodzę do nich nieco indywidualnie. Od teraz te, które przesadziliśmy do doniczek, będą rosły jak na drożdżach. Okej, minęło trochę czasu i tu macie dla porównania. Roślina po tygodniu od przesadzenia, po 2 tygodniach od przesadzenia i po 3 tygodniach od przesadzenia. Przez pierwsze tygodnie jaskry trzymamy w małej parapetowej szklarence, a następnie po kilku tygodniach zaczynam hartować na dworze. Czyli w ciągu dnia spędzają one czas na dworze, jeżeli temperatura oczywiście jest powyżej zera. Natomiast na noc z powrotem wracają do domu. Kiedy miną już pierwsze majowe przymrozki, jaskry przeprowadzą się już do ogrodu. Jaskier azjatycki lubi wahania temperatur i tak jak tulipan, preferuje chłód. Najlepsza temperatura dla niego do kwitnienia to 18 stopni. Wymaga on nawożenia i nie toleruje suszy. Od razu zwiesza swoje pąki kwiatowe i jeżeli szybciutko je podlejecie zimną wodą, to kwiatki się podniosą. A jeśli o kwiatkach mowa, to muszę powiedzieć Wam bardzo ważną informację. Kiedy będziecie je ścinać, uważajcie, ponieważ soki roślin są dla nas trujące. I powiem więcej, są również trujące dla naszych zwierząt. A co ciekawe, po wysuszeniu roślina traci toksyczne właściwości. Chciałabym Wam przedstawić jeszcze jedną ciekawostkę. Ususzone płatki kwiatów były używane przez rdzennych Amerykanów do mikstur łagodzących ból stawów. I to wszystko w telegraficznym skrócie. Jeśli interesuje Was tematyka roślin, czy małego ogrodu w mieście, lub lubicie ogrodnicze ciekawostki, to zapraszam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Pastel Garden. Pozdrawiam Was serdecznie. Ha!